Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, kolejna partia z turnieju online. 15 minut na zawodnika, plus 10 sekund dodatkowe za każde posunięcie. Bardzo silni arcymistrzowie przy Szechownicy, Anisz Giri, Kontra, Jan, niepomniaści. Bardzo ciekawa partia, z tego względu, że obrona sycylijska tutaj jest grana czarnymi, co podchodzi w zasadzie pod moją grę, więc w szczególności dlatego analizuję tę partię. Błędów trochę też było, to też jest ważne, że żeby pamiętać, że arcymistrzowie również te błędy popełniają i taktyka w szachach nie jest też taka łatwa. Przejdźmy od razu do rzeczy, moi drodzy. E4. C5, skoczek na F3, E6, możemy tak analizować partie wiele razy, słuchajcie, warto na przykład analizować, jak mamy jakiś debiut, analizujemy sobie właśnie ten debiut poprzez grę innych arcymistrzów, wiele razy, wiele razy i w ten sposób uczymy się nowych motywów i utrwalamy sobie nasze pozycje w głowie. Moi drodzy, D4. Bicie, bicie to chyba nie jest skomplikowana sprawa, w ten sposób się gra: i skoczek na C6, i skoczek na C3, i A6. No właśnie, taki wariant również grywałem w partiach klasycznych, nawet, tajmanow, taki tutaj nam powstaje. No i w tym momencie, właśnie, często białe wybierają taką drogę. Właśnie bicie na C6, co się wydaje już dla czarnych całkiem spoko. Tylko, że teraz tak można powiedzieć, że ten pionek może stracił tempo, bo niepotrzebnie tutaj już stoi na A6, ale sprawdźmy, bo to jest masa teorii. I teraz zaskakujące posunięcie ze strony białych, przynajmniej dla mnie, Hetman D3. Jedna z teorii pewnie, no taki ruch, aniż giri wybiera teoretyk światowej sławy, powiedzmy. Więc taki ruch na pewno coś tam, coś tam daje. Ten Hetman się przerzuca na G3 za chwilę. Tutaj właśnie poszło D5. D5 to jest standardowe posunięcie. Tak, grać trzeba, nie ma wyboru. E, I Hetman zagrywa na G3. Po co w ogóle jest Hetman G3? Zauważcie, ja tutaj zaznaczam. Przede wszystkim Hetman chce utrudnić e, czarnym rozwój skrzydła królewskiego. Przede wszystkim goniec jest na razie uwięziony. A taki ruch G6 jakby nas troszeczkę... Bronił przed tym atakiem, no to też troszeczkę tu się osłabiają czarne pola, moi drodzy. Taki jest zamysł tego posunięcia, tak mnie mam. Tutaj d4 ze strony czarnych od razu atakują czarne. Absolutnie, moi drodzy, nie bijmy tutaj na 4. To się nam nie opłaca. Psujemy sobie strukturę, lepiej przepchać, zdecydowanie skoczek ruszył na b1 i ktoś by powiedział, ha, dziwny ruch, przecież skoczek wraca na to samo miejsce. Nie, 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 tu się nic złego nie dzieje, to są manewry. Ten skoczek przerzuca się przez d2 na przykład później i na c4 wskakuje i zauważcie, że jak skoczek stanie już na c4, żaden pionek nie jest w stanie go zaatakować. Więc to są takie sprytne, sprytne wymigiwanie się od ataków pionków. No, manewry, mówiąc w skrócie. Teraz posunięcie czarnych, które mi się bardzo podoba. W ogóle zauważmy, że jest dziewiąty ruch, a jeszcze czarne nie wykonały tutaj, znaczy, jeden ruch, tylko figurą skoczkiem na C6, a tak naprawdę samymi pionami gramy. A to tak, nie, to chyba jest nie, nieistotne w tym momencie. H5. H5 Bardzo mi się podoba ten ruch, taki zaczepny i w stylu właśnie niepomnieszciego, agresywnego zawodnika, takiego twórczego, kreatywnego. H5, no chcemy atakować Hetmana, to też jest taka dobra nauka, bo jeżeli na przykład przeciwnik ma domek zrobiony, to zawsze tym pionem bandowym staramy się to te, 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 ten domek atakować, ja to powtarzam wiele razy, no tutaj biało odpowiadają H4, żeby nie mieć już problemów z tym, z tym H4 od czarnych, no i skoczek na F6. Atakujemy bezpośrednio, i tu atak jest bezpośredni, moi drodzy, i skoczek na E4 wskakuje. Trzeba przyznać, że szachy już na tym poziomie światowym w dzisiejszych czasach, moi drodzy, są, no powiem tak, troszeczkę oklepane. Oczywiście dużo błędów jeszcze się, się zdarza w szachach klasycznych, ale myślę, że esencją gry w szachy. To też chyba powtarzał mistrz świata Magnus Carlsen, że prawdziwa siła zawodnika wychodzi właśnie w szachach szybkich, szachach błyskawicznych. Coś w tym jest, trzeba przyznać, że coś jednak w tym jest. Hetman na F4, no Hetman sobie już tańczy wiele razy i goniec B4, oczywiście wtrącenie. Nie możemy sobie tak od razu uciekać skoczkiem, jak nas atakują. Próbujemy szukać wtrąceń, moi drodzy, i skoczek zagrał na D2. I teraz tak, ktoś by powiedział, a dlaczego nie na C3, bo przecież jak zbiję, to ja zbiję skoczka. Sprawdźmy. Oczywiście tutaj C3 jest dużym błędem po biciu, i po biciu jest po prostu strzał na B2. Jeżeli Hetman odbija, to nie musimy brać wieży, wystarczy, że weźmiemy Hetmana. Tutaj jest mat na D1, ale to oczywiście byłoby pięknie. Tak niestety nie poszło. Goniec ław, niech goniec wróć. Skoczek przecież zagrał na D2, i tutaj nastąpiła seria wymian na D2, i w tym momencie Hetman się scentralizował na D5, atakując tutaj piona. Pozycja myślę, że jest około równości. Ja myślę, że czarne tu powinny być bardzo zadowolone w te, z, tej, z tej pozycji po debiucie. F4 ze strony białych słusznie trzeba bronić twardo. No, plus białych jest też taki, że. Ustawiają powoli pionki na czarnych polach, mając gońca białopolowego, który pomiędzy nimi bardzo dobrze może współpracować, ale czarne się tym nie przejmują i grają A5. Po co takie posunięcie? A5 jest przede wszystkim po to, żeby próbować wyprowadzić gońca na A6 i wymienić te gońce. To jest myślę, że główny cel dla czarnych w tym momencie. Goniec E2, tutaj nic, nic z tego. Goniec A6, goniec F3, białe wiedzą, że nie mogą wymienić, gdyż przy ciężkofigurowej grze. W, tej, w tym układzie, tu czarne raczej tymi pionkami mogłyby iść wysoko, ale dobra, to lecimy dalej, tutaj Hetman na C5 nastąpiło i Roszada długa Roszada daje jasny sygnał, że białe nie będą tutaj czekała ani chwili, będą chciały atakować skrzydło królewskie, wieża D8, bronić piona trzeba proste szachy, oczywiście to się łatwo, <laughs> słuchajcie, ogląda i analizuje po partii ale grając samemu, to wiecie, że nie jest prosto Przyznacie pewnie. Król B1 standardowy ruch po y, długiej roszadzie i krótka roszada. No właśnie zastanawiające posunięcie. Chodzi też. Y, właśnie, bo tak się zastanawiam, dlaczego białe na przykład nie zbiły teraz pionka. Bo tak y, wiecie, czarne tutaj tego pionka oddały w taki prosty sposób. Powiem tak, y, to bicie byłoby ok, ale myślę, że czarne by próbowały już grać na przykład D3 y, z kontratakiem y, i A4, A3, wieża B8 może na króla. Myślę, że. Intuicyjnie tutaj białe mogły poczuć się niepewnie, więc stwierdziły nie będą bić tego piona. Tak przypuszczam, to jest tylko moje zdanie. Absolutnie tak w partii mogło nie być, w myśleniu białych oczywiście. Wieża z h na d1. To też jest ciekawe, bo G4 grozi i punkt zaczepki. Chodzi o to, że białe chcą szybciej otwierać linię G. A jakby zbiły tego pionka, to już ta linia by się tak łatwo nie otworzyła, gdyż pionka, jakby nie było, no to by pionek nie wybił. Oczywiście nie ma takiej możliwości. Nie byłoby takiej możliwości. Wieża D7 i G4 właśnie zostało zegrane. I zobaczcie, jak grają czarne, co mi się niezwykle podoba czarne olewają kompletnie atak i idą na atak ze swojej strony b 8. Ale to też jest pożyteczny ruch, raz że oczywiście to jest o, oczywiste, że y, tutaj na króla y, napieramy, ale też król zawsze ma jakieś tam opcje ucieczki w razie czego. Król a1. No a się białe wystrachały tutaj mocno y, i d3. D3 mocno uderzamy, bicie na d3 nastąpiło. Ja wiem, że to y, troszeczkę szybko sobie analizujemy, ale myślę, że takie pierwsze Pierwsze posunięcia, które nam przychodzą do głowy, to warto zagrywać i bardzo mocno się nad nimi nie zastanawiać. Jeżeli gramy, oczywiście, szachy szybkie czy błyskawiczne. D3. Wieża zbiła na D3. Hetman G2. No i zobaczcie, bateria ustawiona tutaj na króla bardzo bezpośrednio. Nastąpiło bicie i goniec wybił na G4. No dobrze. Moi drodzy, w tym momencie tutaj czarne zagrały. Hmm, no właśnie, zagrały A4. No, ten ruch chce się zagrać, żeby próbować zagrać A3 i rozwalić króla. To już jest jedno posunięcie do ataku, ale zauważcie, że tutaj też jest niezwykle groźnie. Ja w ogóle, tak patrząc na tę pozycję, stwierdzam, no kurczę, blade, jedna i druga strona mają naprawdę nerwy ze stali, bo tutaj grozi prawie mat, tutaj też grozi prawie mat w ogóle, albo straty materialne, więc trzeba dokładnie liczyć. I teraz białe tutaj zbiły na D3, co jest dobrym ruchem. Jedna figura mniej w ataku, oczywiście. No i niestety, niestety, teraz jest kul kulminacyjny moment w partii. Dlatego, że białe mogły zagrać niezwykle ciekawie, z fajną końcówką, ale się pomyliły. Wykorzystać trzeba to związanie. Jak to zrobić, moi drodzy? Jaki ruch byście zagrali białymi, żeby próbować wygrywać białym kolorkiem? Otóż białe zagrały goniec na E6. Niestety to nie jest najlepszy ruch. Ten ruch już przegrywa, co się wydaje dobrym ruchem, bo przecież zbijam i grożę matem, prawda? Ale zaraz sobie powiemy. Tylko lepszym jeszcze posunięciem było zagranie goniec F5. Jest to bardzo subtelna różnica. I teraz, moi drodzy, nie wiadomo jak się bronić przed G7, bo jeżeli król ucieka, no to zbijamy tutaj po prostu gońca. Po prostu. I... Czarne musiałyby się de decydować na coś takiego. Uwaga, bicie na G1, bicie i goniec bije. No znowu powstaje nam taka końcówka ciekawa, gdzie jest goniec i wieża, z różnicą taką, że król jest bardzo bezpieczny, bo on na H7 tu zawsze znajdzie fajne schronienie. I pytanie teraz, czy czarne są w stanie wyrobić wolnego pionka i go jakoś tam doprowadzać e i co zrobić z tymi pionkami słabymi? No właśnie, bo. Komputer ocenia to jako końcówka lepsza dla białych, plus 1,48 nawet. Dajcie znać, jeżeli ktoś jest chętny znowu się pogrzebać w tej końcówce i poszukać opcji, czy, czy jakiś remisik tutaj powstaje. Interesująca sprawa, muszę przyznać. no, Przypuszczam, że białe to widziały. Może nie chciały grać tej końcówki, nie wiem. Stwierdziły, że bicie gońcem na E6 wygrywa szybciej. Niestety nie, moi drodzy. Trzeba zachować stalowe nerwy i czarnymi zagrać po prostu G6. Uch, G6. Ważne, że tutaj goniec broni. To jest ważne. I w tym momencie F5 poszło. Poszło F5 i jeszcze bardziej chcą tutaj białe naciskać. Jak zagrać czarnymi? Powiem Wam, że jedyny ruch teraz czarnymi, który zachowuje dużą przewagę. Czarnymi, tak. Nie, myl nie mylę się. Czarnymi, nie białymi, moi drodzy. To jest król F8. <słuch> Uwielbiamy to posunięcie, słynny ruch, ale on jest naprawdę teraz dobry. Ten ruch jest dobry, schodzi po prostu ze związania i tutaj ze związania, i czarne mają opcję na A3. Nastąpiło bicie, no bo cóż innego, powiem Wam, jakby tutaj na przykład było bicie z tej strony, oczywiście nie odbijamy, bo tutaj mogłaby być masakra ciężkimi figurami. Trzeba by było wtrącić A3 jakby goniec zagrał z powrotem, żeby bronić tutaj linii, no to wybijamy, król wybija i, zbi i hetman zbija na e5 i jak na przykład król idzie na c1, no na a3 nie może, bo tu wieża będzie go męczyć, to można próbować nawet pr zaraz dać szacha, może zagrać wieża d8 i dać szacha na c3, męczyć króla. Król ma kłopoty i to jest tempo w tempo, moi drodzy. Szachy są naprawdę zaskakujące, czasem brakuje jednego tempa, żeby coś uzyskać tutaj, trzeba grać tempo w tempo. No cóż, w pozycji po królew 8 nastąpiło bicie na g6, no i tutaj czarne wybiły, okazuje się, że po że d1, tak też nastąpiło, jest piękny ruch wtrącony, kolejny ruch, zauważcie, słaba pierwsza linia, więc gońca nie trzeba bronić wcale, a3, oczywiście, że a3, tutaj hetman dał szacha, no jeżeli Wybijemy, to dostajemy mata białymi, prawda, więc yy, poszedł szach, no i koniec f 5 Na szczęście goniec bronił ładnie króla, tempo w tempo, nawet tutaj Hetman nie zdąży zaatakować tego króla, bo jest strzał i yy, biały król ma problemy. Nastąpiło b3 i Hetman zbił tutaj na e5 z kapitulacją białych, gdyż jest mat, no tutaj zobaczcie, cyk, cyk, cyk i mat następuje, więc po tym posunięciu się białe poddały. Ja myślę, że taka na pozór gładka partia, przyjemna, zawsze jakaś tam jedna więcej analiza do naszego repertuaru, do naszych tutaj idei się przyda. Warto analizować partię. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się i bądźcie zdrowi. Cześć.